Jeśli chcesz być na bieżąco z akcją Młode Wilki, śledź kanał Popkillera. Najważniejszy plakat, jaki wisiał w dzieciństwie nad twoim łóżkiem? Leo Messi, Artur Boruc i Michael Jackson. A jaka była twoja pierwsza muzyczna inspiracja? Też Michael Jackson. A najważniejszy film w twoim życiu? Myślę, że Zielona Miła. A pamiętasz, pod czyim wpływem zajerałeś się rapem tak, że postanowiłeś go robić? Pod wpływem mojego ziomala, który pokazał mi płytę PZ-a. A z kim odbyłeś jak na razie najważniejszą rozmowę dotyczącą muzyki? Możesz mówić, o czym było albo nie. Nie będziemy wchodzić w szczegóły, ale myślę, że z Zetchą. Jaka jest najlepsza rzecz, jaka spotkała cię w ostatnim roku? Najlepsza rzecz? Myślę, że wszystko, co było w tym roku, jest najlepsze po prostu. Układa się. A jaki komentarz odnośnie surfera najbardziej zapadł ci w pamięć? Gdzie mój Red Bull, kurwa? Nie róbcie tego, proszę. Nigdy więcej. Dobra, i jeszcze sobie tak pogdybajmy. Jeżeli mógłbyś nauczyć się grać na jednym instrumencie, to na jakim? Gitara akustyczna. A jaką potrawę mógłbyś jeść codziennie? Inioki. A pamiętasz ostatni raz, gdy wyszedłeś ze swojej strefy komfortu? Myślę, że pamiętam albo nie pamiętam. Nie pamiętam, bo to było parę lat temu, jak miałem jakieś stany lękowe czy nerwice. To wtedy byłem wiecznie poza swoją strefą komfortu. Okej, dobra. To ostatnie pytanie. Ulubiona płyta ostatnich 12 miesięcy? Post Malone, Hollywood's Bleeding.